Siemano, z tej strony Rashibo i kontynuujemy naszą przygodę w Brothering Arms. Alternatywna trasa. How can a man stay focused on life when all he sees is death? I can't get it out of my head that sending Alan and Garnett with Leggett got them killed. If they'd just been with me. Fuck! If they'd just been with me! Maybe they'd still be alive! Maybe I could have saved them! Maybe. No, jak pamiętamy, w ostatnim odcinku zginął Alan i Garnett. Maybe one of us should go talk to him. And say what? Thanks for getting our friends killed? Better luck next time? Fuck him! Red, leaving him alone isn't gonna help anything. Well, not seeing him is sure as hell gonna help me. Skinny prick better not cross my path. Would you listen to yourself, Tasola? He fought too! He almost died with him! Did he? How do we know he wasn't off in a bush somewhere and left him to die? Tasola! Keep talking like that and we're gonna have a real problem here. You've never seen me have a real problem. Baker, there's no time for this. Focus is key. If you can't stay focused today, just tell me and I'll get another squad leader. Alright, there's a bridge at the end of the train wrecks. Battalion thinks the Jerrys might use the bridge to cross tanks over the river. I want you to go there and drop it into the water. And don't worry about Leggett. I'll straighten him out. No, miejmy nadzieję, że ogarnie wszystko z Leggettem. Już Leggett bez broni jest. No dobra, a my tymczasem co? Mamy bar. Corian, stay with me. Dobra. Weźmy sobie może cięższy karabinek. Czołg podejdzie, niech tutaj. No i właśnie jak widzicie, chłopaki mają bardzo, bardzo za złe, że Alan i Garnett nie żyją. Zresztą pamiętacie, nigdy nie rozłącz moich braciszków. No, come on, komputer. Pamiętacie, nigdy nie rozłącz moich braciszków, nie? Właśnie to był Alan i Garnett. A teraz jak tych dwóch chłopaków nie będzie, to... Przyznam, że nie wiem do końca jak to. No, tutaj mamy czołg. Dobra, poprosimy naszych chłopaków tu. Ups, niedobrze. Nie wygląda to najlepiej, ale... O. Chyba czołg do niego srutnął. Dobra, zróbmy teraz tak i standardową metodą wrzućmy ładunek. No w sumie tak najbezpieczniej nam się pozbywać czołgów i wszelkich... O! Wszelkiego cięższego sprzętu. Dobra. Nie, piechota idzie tu. A czołg bym poprosił tu, w to miejsce. I czołg właśnie. Czołg już wie co zrobić. Czołg już wie do czego się ma tu przydać. To jest jakiś dział popant? O, tak jest, ale dopiero tu. O lol. Niedobrze. Dobra, przeładujmy szybko magazynek. Dobra, dostał. I ten też dostał. No tego, dobra, chłopaki niech poczekają tu. Dobra, czołg. Gdzie jest czołg? Dobra, czołg jedzie. Te fajne, najfajniejsze, najbardziej fajne jest w tej grze właśnie. Są te dźwięki otoczenia, ten deszcz, ciągle coś się dzieje. I spróbujmy teraz się podkraść. O. O, niedobrze. Dobra. Dowal im tam. O. Jakbyś mógł. Jakbyście mogli ich tam trochę przy skrzyni, to nie obraził.
Podjedźmy tutaj. Zobaczmy, czym to się je. Dobra. Ja bym poprosił, żeby nasz czołg stanął w tym miejscu. O, bardzo ładnie. Też tu. Dobra. I zabił nasz czołg. Zabił nasz czołg, niestety. No, ale dobra, jeszcze raz. Więc tak. Czołg podpuszczamy tu. Wy się, chłopaki, macie cofnąć. Dobra, Dudni. No, come on. Dobra. Ups, źle. Dobra. Dobra, podjedźmy tu. Dobra. O, niestety. Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niestety niedobrze. Dobra. Tak małymi kroczkami musimy w sumie do tego się zabierać. Teraz pytanie tylko, jak podejść tamten niszczyciel? O, żebyśmy nie zrobili drugi raz tego samego numeru. Dobra. Tutaj się ustaw. No, jak miło, podjechał do nas. Jak miło, jak bardzo przyjemnie. No i sztuk się przyjechał tutaj z nami przywitać. A nasz czołg niech podjedzie w tym momencie tu. Będziemy potrzebowali bardziej z tej strony wsparcia ogniowego. Dobra. Tutaj podjechać, proszę bardzo. Dobra. I obijemy. Co tu jest? Dobra. A tego drugiego co nam zostawimy. Corian, niech tu podejdzie. A my zobaczymy natomiast, czy jest tutaj jeszcze jakieś miejsce. Nie, no nie ma tu chyba nic. Dobra, możemy tu podjechać z Shermanem. Dobra, wjedź tu. O Jezu. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie to ich obejdziemy zaraz. To trochę perfidnie postaram się tutaj to załatwić. Znaczy, no perfidnie, no. Postarajmy się to załatwić jak najbardziej taktycznie możemy. Dlatego też flankując, właśnie zdjęliśmy cały oddział. O. O. No i tutaj coś jest nie tak, bo tam działo chyba huknęło. Więc
Coś mi, że się musimy przedostać. Nie no, nie możemy się przedostać jakoś. Cofnij się. No. Ouu. Ciekawe jestem, jak to wyjdzie. Jak dostaliśmy tutaj zapis. W tym miejscu. A, my żyjemy, dobra. Dobra. Dobra, bardzo ciekawie to wychodzi. A, dobra, czytaj. Zobaczmy jeszcze raz. Spróbujmy to obejść może od... Dobra. Czołg niech stoi tu jak stał. Tutaj, tutaj, Corion. Niech tam nie gra jakiegoś... Bóg wie Geroja. Tam masz podjechać. Nie. Nie. Nie, nie. Dobra, tu, o, jakby gdzieś tam stanął. To byłoby dobrze, to byłoby akurat optymalnie. No tylko, że ja mam same niestety. Jak widzicie. No. Same karabinki. A co za tym idzie? Nie podziałam tutaj dużo. Niestety miejmy nadzieję, że tą stronę to się dołatwi. I miejmy nadzieję, że nas nie sprzątnie. Nie, no nie da się tam podejść. Czyli... Przyznam, że nie wiem, jakbyśmy mieli to zrobić. Wysłać moc prowadzący do... Dobra. Czołg bym chciał ustawiony mieć tutaj. Drużyna Coriona. Dobra, niech stanie tu. I nawala do niego tam. To jest dobre rozwiązanie. Na moje. Na moje skromne oko. O nie, no kurde, no on się przesiada. No on się przesiada po prostu na ten karabin i jak teraz to kurwa zrobić? Czytaj punkt, wyleć nawet, co mi szkodzi. Nie dostaliśmy tam Corionę trochę. Dobra. Czołg proszę tu, chłopaków proszę tu. Zróbmy to teraz w ten sposób. Dobra. I Walita wszyscy do nich. Walita do niego wszyscy. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No bo kurde, ten gościu gdyby tutaj... Nie wiem, czy on jest tam nieśmiertelny, czy co. Zobaczmy może z tej strony, czy da się coś zrobić. No chyba się nie da. A też jakiegoś karabinku tutaj nie mamy innego. Żeby to podnieść. I to jest też ten problem.
O, dobra. Ściągnęliśmy gościa z obsługi KM-u. Użyj zapalnika, żeby zakończyć misję. O, fuck. Dobra, Baker, rób co trzeba. Dobra. No i co nam to teraz dało? Będzie koniec misji? Będzie koniec misji. Uff, dobra, fajnie. Ale myślę, że na tym misji skończymy ten odcinek, także dzięki wam za uwagę i do zobaczenia w następnym, także trzymajcie się, hej.